Powiem tak, nie pasuje to do YouTube'a, co teraz powiem. Ale panowie, no kurwa, wydaje mi się, jak komuś chce się poruchać, to ubiera się w miarę normalnie, nie musi wyglądać jakoś mega zajebiście, żeby był czysty, pachnący, kurwa, czy czysty, umyty, umyte uszy, nie wiem, kurwa, stary, ogolić mordę, umyć, kurwa, kły, wyszorować kły tibijskie, elegancko wypachnieć szyjkę, tutaj się, kurwa, czymś posmarować. Uderzasz, stary, do klubu w Piątunio, bierzesz, kurwa, dwie stówki, słuchaj, bierzesz dwie stówki, patrz, wariacie, słuchaj. Bierzesz tutaj, napychasz dwie stówki, nie? Tak o, wkładasz dwie stóweczki na wierzch i na tył. Stówka na wierzch, stówka na tył. I w środku masz kartki pocięte nożyczkami, masz pocięte jak banknoty. W środku fałszywe jakby banknoty, kartki papieru. Na przód stówkę i na tył stówkę. Lub nawet dwie na przód. I zawijasz to wszystko w gumkę. Gumką, jakbyś miał plik forsy, podchodzisz do lady, rzucasz stówę tak z tej gumki, tak wyciągasz, szastasz na blat, tak stówą w klubie i kurwa, powiem ci szczerze, godzina, dwie, jakieś kobiecie postawisz te dwa, trzy drinki, podejrzewam, że skóra z pały ściągana jest w chwilę, nie? Tak szczerze. Zależy też jaka kobieta, nie? Na chatę możesz nie uderzyć, czy co? No na pewno, no gdzie do chuja 8 koła płacić kurwie jakiejś. Nie no, ten patent z tymi pieniędzmi w tym pliku, że na wierzch dajesz te dwie stówy i pod dupę dajesz stówę i w środku masz kartki oplecione tą gumką, tak jakbyś miał plik forsy, to wujek mój to robił. Autentycznie robił, działa to. W barach tak robił. Piwko pił normalnie, z banki piwa zamawiał, kurwa tam drinki kurwą tym stawiał. Autentycznie działa takie coś. Normalnie. Chyba dwie klientki jednego dnia wyjebał w cipę w kiblu. Serio. Działa takie coś. Tylko trzeba mieć zwinne ręce, nie? No, 9600 łapek, dziękuję. Piąteczka. Marolek, Kuba Adamski, Mejo, Sabina, dziękuję za suba. Ale dyby.